Na tym filmie chciałabym rozwiązać dla Was zadanie trzecie. I treść zadania jest taka. Oblicz siłę wypadkową działającą na saneczkarza o masie 60 kg, który osiąga przyspieszenie 1,5 m na sekundę kwadrat. Ok, czyli zadanie. Trzecie. Masa saneczkarza jest 60 kg. A przyspieszenie, jakie osiąga, to jest 1,5 metra na sekundę kwadrat. Mamy policzyć siłę. I przypominam, że podstawowy wzór drugiej zasady dynamiki to jest A równa się F przez M. I ja już przekształcałam ten wzór dla Was na poprzednim filmie, ale powiedzmy, że zrobimy to sobie jeszcze raz, bo tutaj w tym zadaniu mam policzyć siłę, a nie przyspieszenie, dlatego ten wzór trzeba przekształcić. Zamieńmy stronami to nasze równanie, czyli zapiszmy, że F przez M to jest A. I teraz trzeba z lewej strony pozbyć się naszej tutaj masy. I w tym celu mnożymy obustronnie przez masę. Obustronnie to znaczy lewą i prawą stronę równania. Czyli F przez M, to co było, pomnożę przez M, a z prawej strony było A i pomnożę przez M. I teraz zobaczcie, z lewej strony nam się masa skraca. Można sobie to jeszcze bardziej rozpisać, jak ktoś tego nie widzi, że to jest M przez 1. M to jest inaczej M przez 1, tak? I tu przepisujemy bez zmian. I zobaczcie, ładnie nam się ta masa skraca i otrzymujemy wzór. F to jest A razy M. I z tego tutaj sobie skorzystamy. Może zapiszę jeszcze raz. F to jest A razy M. Czyli F to jest, zamiast A wpisuję 1,5 metra na sekundę kwadrat. Zamiast M wpisuję 60 kg. 1,5 razy 60 to jest 90. I teraz uwaga, wiemy, że jednostką siły jest newton i wiemy również, że metr na sekundę kwadrat pomnożony przez kilogram z poprzedniego filmu to jest newton. Czyli wynik 90 newtonów. Bardzo podobne zadanie w materiałach Wam przesłałam i proszę, żebyście spróbowali je wykonać samodzielnie. To będzie zadanie piąte.